Dzień dobry. Szanowni Państwo, gotówka to fundament wolności, wolności gospodarczej, a własna waluta, polski złoty, popularna złotówka, to fundament suwerenności. Dzisiaj zabieramy głos w tej sprawie, ponieważ idzie atak, szanowni Państwo, idzie potężny atak na możliwość płacenia gotówką przez Polaków. Nie tylko ze strony rządzących, ale mamy też wypowiedzi prominentnych polityków opozycji. Przytoczę tutaj, szanowni Państwo, ostatnią wypowiedź Szymona Hołowni na ten temat. Bardzo proszę, króciutko. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowe, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia. Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Skończyć z gotówką, przyjąć jak najszybciej euro. To jest stanowisko Szymona Hołowni, to jest stanowisko człowieka, który mówi o tym, że reprezentuje również tendencje wolnościowe w polskim społeczeństwie. Oczywiście, na ile są to tendencje wolnościowe, to mogliśmy się przekonać podczas pandemii, podczas tego, kiedy zamykano ochronę zdrowia, kiedy zamykano Polaków w ich domach. Szanowni Państwo, likwidacja gotówki, ograniczenie używania gotówki, to również jest agenda tego rządu. Postulaty wyeliminowania obrotu gotówkowego wpisują się w politykę rządu PiS i takich banksterów jak rządzący naszym krajem Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że w wielu krajach, takich jak Austria, Dania, Irlandia, Malta, Luksemburg, Niemcy, Szwecja, Finlandia, nie ma limitów obrotu gotówkowego. Należy przypomnieć rządzącym, że gotówką posługują się obywatele w bardzo różnych celach i należy przestać kryminalizować retorycznie gotówkę. Tak? Przestać mówić o tym, że gotówka to jest domena przestępców. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć sobie jasno. W dzisiejszym świecie mało kto sobie wyobraża, może po pandemii, może po COVID-zie i lockdownach, segregacji sanitarnej bardziej, ale mało kto sobie wyobraża radykalne ograniczanie możliwości podróżowania. Możesz podróżować tylko do wybranych miejsc i tylko tam, gdzie będzie system mógł cię śledzić. A czymże innym jest likwidacja gotówki? Możesz płacić tylko w wybranych miejscach, możemy ci w każdej chwili to zablokować i musisz być w każdym miejscu, w każdym momencie śledzony, za co płacisz, co do złotówki, a nawet tę złotówkę politycy tacy jak Szymon Hołownia chcą zlikwidować. I dlatego Konfederacja mówi stanowczo nie i wychodzimy z jasnym, prostym, czytelnym postulatem. Prawo do posiadania gotówki, prawo do płacenia gotówką powinno być prawem konstytucyjnym. Nasi prawnicy napisali taki przepis. Będziemy walczyć o to, żeby wprowadzić ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście to jest trudne, to wymaga bardzo wielu głosów w Sejmie, ale w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej powinien znaleźć się zapis, że Polacy mają prawo do tego, żeby płacić, posługiwać się gotówką wedle własnego uznania. Oddaję głos mecenasowi Jackowi Wilkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, no te tendencje, jeśli chodzi o polski rząd, są dosyć konsekwentne. I tutaj widać, że nasz rząd pod wodzą Mateusza Morawieckiego konsekwentnie idzie właśnie tą drogą wkraczania właśnie na grunt ograniczania możliwości korzystania z gotówki. I tak oto od przyszłego roku, zgodnie ze sławetnym Nowym Ładem, będziemy mieli następujące limity, proszę Państwa, transakcji gotówkowych. Otóż dla przedsiębiorców limit płatności gotówką 8000 zł w ramach jednej transakcji. Dla konsumentów limit płatności gotówką 20 000 zł w ramach jednej transakcji z innym przedsiębiorcą. Proszę Państwa, to jest nie jedyny sygnał, to jest nie jedyny znak tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zwalczanie pieniądza gotówkowego. Widzimy to chociażby w naszych bankomatach, gdzie ten limit wypłat zmalał do 800 zł, co ma zniechęcać właśnie do posługiwania się pieniądzem gotówkowym. Widzimy to też właśnie w kolejnych programach i elementach też budowywanych w różne ustawy pod hasłem programu Polska Bezgotówkowa, gdzie właśnie różnymi sposobami albo zachęca się do rezygnacji z złotówki, albo się obrzydza, czy utrudnia właśnie korzystania właśnie ze złotego w postaci pieniądza gotówkowego.
I proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, tego typu ograniczenia nie mają żadnego racjonalnego sensu, bo oczywiście argumentuje się tym, że mniejsze zużycie papieru i tak dalej, co jest, to jest oczywiście bzdurą, nie mają żadnego racjonalnego sensu poza jednym, poza tym, aby rząd i rządzący, aby urzędnicy mieli coraz większą kontrolę nad tym, na co wydajemy nasze środki, gdzie je wydajemy, komu, w jakich ilościach i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu element inwigilacji. Naszym prawem jest to, żeby zachować, na przykład jako osoby prywatne, zachować w tajemnicy, zachować w poufności to, na co te pieniądze swoje własne wydajemy. To jest po prostu element naszej wolności. Wszystkie próby zmierzające do eliminacji pieniądza gotówkowego oczywiście temu idą dokładnie w przeciwną stronę. Jest jeszcze jeden element, o którym poseł Winicki wspomniał, bardzo niebezpieczny potencjalnie. Otóż w razie jakichkolwiek anomalii systemu, awarii, zhakowania i tak dalej, można nam po prostu zablokować wszystko, co mamy, wszystkie środki, jakie mamy. W sytuacji, kiedy stajemy się z jakichkolwiek powodów niewygodni dla rządu albo rząd uznaje nas za osoby sobie nieprzychylne, też pod jakimkolwiek pretekstem możemy zostać pozbawieni wszystkiego, co mamy. Jednym naciśnięciem guzika Enter. I to nie są fantazje, to nie są wymysły, bo widzieliśmy to dokładnie chociażby na przykładzie Kanady w poprzednim roku, kiedy rząd po prostu blokował sobie dostęp do kont, do kart, możliwości płacenia, używania kart kredytowych czy płatniczych w stosunku do osób, które po prostu występowały w protestach. A więc osoby, które protestują w słusznej sprawie, też mogą być za pomocą mechanizmów właśnie administracyjnych, urzędniczych, pozbawione właśnie pieniądza, pozbawione środków do życia, pozbawione wszystkiego, jeżeli pieniądz będzie wyłącznie pieniądzem elektronicznym, a nie będzie można się posługiwać gotówką. Więc proszę Państwa, my jako Konfederacja stanowczo i jednoznacznie, chyba jako jedyna formacja polityczna, mówimy w sposób wyraźny, bezkompromisowy, nie. Nie może być takich tendencji. Sprzeciwiamy się takim tendencjom. I tak jak wspomniał poseł Winicki, to właśnie w Konstytucji powinien być zawarty zapis. Bardzo prosty zapis, który mówi, że wszelkie działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji pieniądza gotówkowego są po prostu zakazane. A jakiekolwiek limity w tym kierunku są po prostu niezgodne z konstytucją. Jest prawem obywatela korzystać z takich środków płatniczych, jakich sobie życzy. Zwracam uwagę, że polski złoty jest walutą państwową, jest środkiem płatniczym obowiązującym w Polsce, legalnym, więc poniekąd ograniczanie korzystania z niego to jest w pewien sposób sprzeczne z konstytucją. Jakoś nikt na to nie zwraca uwagi. Więc taki zapis jak najbardziej powinien się znaleźć. Rządowi, jeszcze raz podkreślam, do niczego nie jest potrzebne to, żeby ograniczać obrót pieniądzem gotówkowym, poza jednym tylko, poza totalną kontrolą, totalną i wręcz totalitarną. My w takim kierunku nie chcemy iść, nie zgadzamy się do tego i wszelkie wypowiedzi polityków, którzy od tak sobie rezolutnie, bezmyślnie, zupełnie w sposób głupi, jak Szymon Hołownia ostatnio, mówią, pozbędźmy się gotówki, no są po prostu albo pozbawione jakiegokolwiek pomyślunku, albo są celowym graniem w tę stronę właśnie, żeby tworzyć państwo totalitarne. Jeżeli Szymon Hołownia chce tego, to proszę bardzo, tylko niech jasno to powie. My stanowczo mówimy nie dla totalitaryzmu w postaci kontroli wszystkiego, za co płacimy, czym płacimy, kiedy płacimy i komu płacimy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.